Wszystko wskazuje na to, że pocisk, jaki spadł na terytorium Polski, to rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Taką informację przekazał prezydent Andrzej Duda. Potwierdza ją NATO i Amerykanie. Polskie ustalenia odrzucił prezydent Ukrainy. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że odpowiedzialność za całe zdarzenie i śmierć dwóch polskich obywateli ponosi Rosja. To ona stoi za eskalacją wojny. Była godzina 15:40. W Przewodowie w województwie lubelskim, blisko granicy z Ukrainą, mieszkańcy usłyszeli ogromny huk. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to rakieta. Był świst i potężna fala uderzeniowa po uderzeniu. Do wybuchu doszło w suszarni zboża. Dwóch mężczyzn wykonywało swoje codzienne obowiązki. Nic nie wskazywało, by coś mogło się wydarzyć. Nic nie wskazywało na tragedię. W Przewodowie doszło do eksplozji, w wyniku której dwójka naszych rodaków straciła życie. Były duże zniszczenia. Do pracy ruszyły służby. W deszczu ustalały, co się stało. Mieszkańcy byli wstrząśnięci. Nie żyją ci, których przecież znali, których widywali regularnie. To moi byli najlepsi koledzy, przyjaciele. Jeszcze tego samego dnia było wiadomo, że to niezwykły wybuch paliwa, ale efekt wojny, zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Zwołana została pilna narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiciele władzy byli oszczędni w słowach. Nie chcieli wydawać pochopnych wyroków. Dopóki nie ma oficjalnych, konkretnych danych, no to tutaj polskie władze muszą zachować tę wstrzemięźliwość po to, aby nie uruchamiać procesów politycznych, które poszłyby zbyt daleko. Wyjaśnia politolog Bartosz Brzycki. Wojsko zostało postawione w stan podwyższonej gotowości. Rozważane było uruchomienie artykułu 4 NATO. Czyli konsultacji wszystkich członków sojuszu dotyczących właściwej odpowiedzi. Przekazał późnym wieczorem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Dziś premier informował, że uruchomienie 4 artykułu nie musi okazać się niezbędne, ale konsultacje trwały całą noc. Prezydent odbywał kolejne rozmowy. Trwa rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, Andrzeja Dudy i Joe Bidena. Informował prezydencki minister Jakub Kumoch. Andrzej Duda podjął rozmowy z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Ukrainy, premierem Wielkiej Brytanii i kanclerzem Niemiec. Polska nie chciała działać w pojedynkę. Jesteśmy uważani za państwo, które w sposób rozważny, rozsądny i odpowiedzialny podeszło do tej bardzo trudnej sytuacji, jaka powstała. Przekazywał dziś prezydent Andrzej Duda już po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której udział wzięli politycy opozycji. Od rana każda kolejna godzina przynosiła nowe informacje o tym, co stało się w Przewodowie. Władze oficjalnie przekazały, że wybuchła rakieta S-300 i nic nie wskazywało na to, by był to atak na Polskę. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Prezydent mówił o rosyjskich rakietach manewrujących, które zmierzały w stronę polskiej granicy, by później zawrócić. Ukraina broniła się przed zbrodniczą napaścią. Nie była to klasyczna eksplozja. Nie doszło tam do klasycznej eksplozji ładunku wybuchowego rakiety, tylko prawdopodobnie był to efekt po prostu upadku rakiety w tym miejscu, połączony być może z eksplozją paliwa, które pozostawało w tej rakiecie. Polska prowadziła swoje śledztwo, zbierała dowody, współpracowała też z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych i na tej podstawie wyciągnęła wnioski. To nasze materiały dowodowe, nasz materiał filmowy jest najbardziej do tej pory niezbitym dowodem. Informował dziś w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Adam Krampichowski mówi jednak, że trudno będzie z całą pewnością powiedzieć, co tak naprawdę się stało. Dzisiaj udowodnienie, do kogo ta rakieta należała, będzie trudne. 5 kilometrów od granicy to jest, przy rakietach, to jest bardzo mała odległość. Ukraina na razie odrzuca scenariusz, na jaki wskazała Polska. Scenariusz potwierdzony zresztą przez Sojusz Północnoatlantycki, bo dokładnie tak samo przebieg wydarzeń prezentował Jens Stoltenberg. To wpis sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, w którym oskarżył on Rosję. Opowiadamy się za wspólnym zbadaniem incydentu z lądowaniem rakiety w Polsce. Jesteśmy gotowi przekazać dowód rosyjskiego śladu, który posiadamy. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że to Rosja stoi za wojną i nawet jeśli potwierdzi się wersja przedstawiona przez Polskę, nikt nie będzie miał pretensji do Ukrainy, choć być może taki był cel Kremla, by podzielić sojuszników. Mogła chcieć skonstruować takie zdarzenie i taki atak, którego jednym z głównych efektów było właśnie to, aby skłócić między sobą Polskę i Ukrainę. Premier zdaje sobie sprawę z tego, jak silna jest rosyjska propaganda i dokąd sięga jej ramię. Zastrzega jednak, że Polska nie da się zastraszyć. O taki właśnie kraj walczyli nasi ojcowie i takiej Polski będę dziś bronił
ze wszystkich sił. Szef rządu w Sejmie odrzucił oskarżenia, że nie zadziałały polskie systemy obrony powietrznej. Dokładnie takie samo stanowisko zajął sekretarz generalny NATO. To nie mówi nic o naszej zdolności do obrony przed celowymi atakami na terytorium NATO. Prezydent informował, że nie ma sygnałów, by to, co wydarzyło się w Przewodowie, mogło się powtórzyć. Nie ma żadnego czytelnego czy też znanego nam w sposób bezpośredni niebezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej w tym momencie. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla obywateli. Politolog profesor Mikołaj Iwanow mówi, że w odpowiedzi na incydent NATO powinno reagować poprzez wzmocnienie ukraińskiej obrony. Wysyłanie na Ukrainie takiej broni przeciwkolotniczej, żeby żadna rakieta rosyjska nie mogła osiągnąć cel. Wobec zbrodniczej wojny Rosji i obaw Ukraińców przed nadchodzącą zimą Polska liczy się z kolejną ogromną falą uchodźców. To jeden z celów Putina, by doprowadzić do katastrofy humanitarnej, a co za tym idzie, zniechęcić w przyszłości Europę do pomocy dla Kijowa.